W tym czasie mieliście możliwość oglądania mojej prezentacji dotyczącej różnego rodzaju ładowarek i kabli przede wszystkim. Kto nie oglądał, to odsyłam, bo ciekawe rezultaty. Dzisiaj słuchajcie, jako że jestem ostatnio testerem iPhone'a 6 Plus i niestety nie mam całej masy tych kabelków, kabelków USB już mam dość dużo. Udałem się dziś do Reala, przypadkiem zresztą zupełnie, bo byłem najpierw w sklepie Apple'owym w iDreamie w Kielcach. Okazuje się, że taki przewodzik, bo potrzebuję jeszcze ze dwóch, trzech, kosztuje 80 zł, niespełna, dokładnie 79. Trochę mnie to zbiło z pantałyku, bo to jednak dość dużo pieniędzy, jak za zwykłe kabele, których potrzebuję 3. I kupiłem taki właśnie, no, fajnie wyglądający, płaski przewodzik. Był to sklep, słuchajcie, żebym znowu nie popierniczył, bo ostatnio mówiłem, że w Tesco, a było tak naprawdę w Realu. W Realu, jak widzicie, Real spółka z OO za 13,99, 14 zł taki przewodzik kosztuje. I sprawdźmy, czy on będzie nam urządzenie ładował. Mam tutaj oryginalną Apple'owską ładowarkę, mam oryginalny Apple'owski kabel. Nie badałem jeszcze, ile prądu będzie brał iPhone 6 Plus, bo nie miałem okazji. I najpierw może użyję oryginalnego przewodu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podłączymy ładowanie. Bierzemy 1,6 Ampera. Co ciekawe, oryginalna ładowarka dołączona do iPhone'a 6 Plus jest to ładowarka 1 Amperowa. Ja używam ładowarki od iPada, tak więc posiadając większą ładowarkę o większej mocy, zdecydowanie szybciej naładujemy nasz telefon, bo 1 Amperowa będzie nam tylko 1 Amper dawała, nic więcej. To jest oryginalny, jak widzieliście, 1,5, 1,6, i teraz biorę ten nieoryginalny kabel. Zobaczymy, czy on się sprawdzi, czy to będzie szrot. Tadam, uwaga, uwaga, podłączamy. Jak widzicie, daje tylko 0,9 Ampera, czyli kabel, można by powiedzieć, niestety niezbyt fajny. Będzie ładował tego iPada, ale niezbyt szybko. 0,9 Ampera, tamten dawał 1,6, także prawie 700 mA różnicy. Jak widzicie, ten kabel, który Wam teraz pokazywałem, jest to szrot i nie polecam Wam go kupować, bo nie jest w stanie przesłać tak dużego prądu jak kabel oryginalny. Może jeszcze zanim go wyrzucę, to zbadam, czy będzie się on nadawał do tego, żeby zsynchronizować telefon, słuchajcie, z komputerem, bo czasami jest tak, że mamy kabel, który tylko ładuje. Być może do ładowania się on nie będzie nadawał, ale może będzie się nadawał za to do synchronizacji, żeby się z iTunesem połączyć, bo bez iTunesa przy iPhone'ie ani rusz. Już patrzymy, uruchamia się. Tak, z iTunesem się nam synchronizuje bez najmniejszego problemu. Jak widzicie, już tutaj się uruchomił mój iPhone. Mamy dostępne wszystkie rzeczy. Tak więc do synchronizacji się nadaje, do ładowania powolnego też się nadaje, ale niestety do szybkiego ładowania nie za bardzo. Jeszcze może w uzupełnieniu, bo zaraz dostanę opierdziel od Was, że jest wyspecyfikowany iPhone 5, 5S, 5C i iPad mini, czyli nie jest wyspecyfikowany iPhone 6. Ale pamiętajmy, że iPad mini właśnie pobiera około 2 A podczas ładowania, dlatego no, powinien ten kabel mieć taką możliwość, żeby te 2 A jak najbardziej przetransportować za swoim pośrednictwem do baterii.